Witajcie. W dzisiejszym programie zajmiemy się czymś, co w powszechnej świadomości na Pomorzu funkcjonuje jako tak zwana bitwa pod Bukowcem, stoczona dnia 3 września 1939 roku pomiędzy siłami 16 Pułku Ułanów Pomorskich a 19 Korpusem Hańca Guderiana. Na początek zobaczmy, co można o tej bitwie wyczytać na Wikipedii. 16 pułk zajmuje pozycję wzdłuż torów kolejowych, oczekując natarcia nieprzyjaciela. Wysyła zwiad, który melduje o dużym około 100 pojazdów w zgrupowaniu czołgów Wehrmachtu w miejscowości Polskie Łąki. Druga bateria 11 Dywizjonu Artylerii Konnej zajęła miejsce na przejeździe kolejowo-drogowym na wprost wojsk niemieckich. Natychmiast po otrzymaniu meldunku na horyzoncie wyłoniły się pierwsze pojazdy. Pierwszy atak zostaje odparty, a trzecia dywizja pancerna traci 15 czołgów. Wielką zasługę ma w tym właśnie druga bateria 11 Dywizjonu Artylerii Konnej, która zniszczyła prawie połowę wrogich jednostek. Drugi atak jest bardziej zmasowany. Nadciąga lotnictwo niemieckie, bombardując Polaków. Straty rosną w zastraszającym tempie. Armia Polska traci obie radiostacje. Po godzinie 12 podpułkownik Arnold Rusocki nakazuje wycofanie się z pola bitwy. Tak. Kochani, wygląda na to, że jest tutaj czego szukać. No więc co, ruszamy w las. I tutaj mamy linię toru kolejowego. O. I dokładnie na tej linii toru kolejowego znajdowała się nasza linia obrony. Myśmy ustawili się po tej stronie, po północnej toru kolejowego. Od południowej szli Niemcy. Dzięcioł. No to jest piękne. No piękne. A żeby było prawdziwe. Zobaczymy. O, to duże coś. Zobaczymy razem. Głęboko, duże. To są tory kolejowe zaraz obok. Więc jak się spodziewam, jakieś rzeczy od torów. Chodźcie. Chodźcie razem, to zobaczymy. To jest jakaś rura, widzicie? Wyraźnie rura w dziurze. Będę potrzebował dwóch rąk, żeby to wyjąć. Nie wiem, co to jest. Jakiś taki mankiet jest na tej rurze? Co to jest? Tłumik jakiś? Nie wiem. Wykopujemy to? Co to jest? Nie wiem. Czekajcie, zobaczycie. O, tak. Ciężkie, tak? Jasne. Pierw, nie chcę wyjść. Nie wiem, coś od kulei? Nie wiem. Powiem wam szczerze, bardzo ciężkie. Jakaś taka jakby ośka. Nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. Słońce optymistycznie pojawi się między chmurami, zaraz zniknie. Ale to dobrze wróży. No nie wiem, co to jest. Powiem szczerze, zostawiam to. Nie siły tego nosić. Towarzysz, nie, 20-30 kilo. No, może nie taki duży, ale też taki spory, wyraźny coś. Tutaj. Ale tak, tutaj też potrafimy zidentyfikować od torów kolejowych. Tego przy torach kolejowych to jest zawsze pełno. Widzimy znak, że jesteśmy przy torach. No, złomu tu by się uciągnęło na kilogramy. Lecimy na południe wreszcie. O jest.
Słuchajcie, coś tutaj nie gra. Teoretycznie 5 godzin walki, czołgi, samoloty, cały pułk zaangażowany w walce. No słuchajcie, no tu musi coś być, natomiast nic nie ma. No coś robię chyba nie tak, nie? Wydaje mi się, że musimy sięgnąć dużo głębiej niż do pokładów Wikipedii. Zapoznajmy się na początek z sytuacją, jaka panowała wokół Bukowca rankiem dnia 3 września 1939 roku. Dnia 3 września 1939 roku pomiędzy miejscowościami Błądzim i Bramka zgromadziła się większość tego, co trzeciego dnia wojny zostało jeszcze z armii Pomorze. 9. Dywizja Piechoty oraz większość grupy osłonowej Czersk, składającej się z Pomorskiej Brygady Kawalerii oraz Batalionów Obrony Narodowej. Na szosie Świecie Tuchola tłoczyły się tabory tych jednostek, natomiast poszczególne pułki zajęły pozycje obronne po zachodniej stronie szosy. W lesie pod Krupocinem stał 35. Pułk Piechoty, na polach pod Branicą 34. Pułk Piechoty, w lasach w pobliżu stacji kolejowej Błądzim resztki 50. Pułku Piechoty. Wsparcia miała im udzielać artyleria 9. Dywizji, cofnięta kilka kilometrów na północny wschód od pierwszej linii. Na samej szpicy tego pochodu, którego celem miała być Bydgoszcz, w okolicach Przysierska ustawiła się Pomorska Brygada Kawalerii, czyli 8. Pułk Strzelców Konnych, 2. Pułk Szwoleżerów, 3. Szwadron 16. Pułku Ułanów oraz 2. Bateria 11. Dywizjonu Artylerii Konnej. Kawalerzyści planowali przebijać się z Przysierska na miejscowość Poledno, a stamtąd na Przechowo i dalej do Bydgoszczy. Jako że poprzedniego dnia Niemcy opanowali Świekatowo, a wieczorny zwiad wykrył ich obecność w polskich łąkach, istniało poważne niebezpieczeństwo, że maszerujące na Bydgoszcz jednostki zostaną zaatakowane z prawej flanki. Aby tę flankę zabezpieczyć, kolumnę Pomorskiej Brygady Kawalerii miał z prawego skrzydła ubezpieczać 16. Pułk Ułanów, 3 szwadronami nacierając z Bukowca na polskie łąki, aby związać walką nieprzyjaciela i osłonić odwrót. Muszę wam powiedzieć, że cała ta sytuacja zatytułowana Bitwa pod Bukowcem nie wyglądała aż tak epicko, jak jest przedstawiona na Wikipedii. I tę epickość stworzyli apologeci 16. Pułku Ułanów, którzy sprokurowali także ten artykuł na Wikipedii. Tutaj podam wam relację, pierwszą relację, do jakiej dotarłem. Jest to relacja dowódcy 3. Szwadronu 16. Pułku Ułanów. Rotmistrz Stanisław Mikosz, dowódca 3. Szwadronu 16. Pułku Ułanów. Ruch całej brygady został zatrzymany od czoła ogniem piechoty z rejonu Poledno, zanim koniec przekroczył miejscowość Przysierск i równocześnie wyszło silne uderzenie około 80 czołgów w bok kolumny z zachodu, prostopadle do osi natarcia brygady. Skutki uderzenia były fatalne dla brygady kawalerii, bo uderzenie trafiło na kolumnę prawą, ubezpieczającą na 16. Pułk Ułanów, który będąc już w walce od czoła, rozwinął się wzdłuż toru kolejowego Świecie Tuchola i za wysokim częściowo nasypem przyjął walkę, mając zaledwie jedną armatkę przeciwpancerną, prowadził ją ofiarnie. Przeszło pół godziny. Ktoś powie, że rotmistrz Stanisław Mikosz nie brał udziału w walkach pod Bukowcem, bo był w tej lewej kolumnie Pomorskiej Brygady Kawalerii w tamtym czasie, więc pewnie się myli. No to co? Poszukajmy w takim razie jeszcze trochę. Pięknie. Wystaje, więc wam pokażę. Nie wiem, co to jeszcze jest, ale jest rude. Co my tutaj mamy? Buzia się śmieje. Tyle wam powiem. Patrzcie. Widzicie? Ale to nie jest, wam powiem, z bajki pod tytułem 1939 rok. Aha, tak jest, kochani. To jest magazynek od niemieckiego STG-44, czyli mamy ślad po 45 roku. Nie ma żadnej możliwości, żeby w 1939 roku taki magazynek tutaj był używany. Także to jest zupełnie przypadkowy ślad.
To jest magazynek do STG na 100%. Zaraz go spróbuję delikatnie otrzeć z tej rdzy i zobaczycie te charakterystyczne perforowania na tym magazynku. Uwaga, oczyszczamy magazynek tak ostrożnie. Widzicie? Już widać te żłobkowania charakterystyczne. Obrośnięty, tak, ale to jest na 100%. Magazynek od STG44. No jest, ma, widzę tą klapkę od dołu. Jest pusty. Nie ma w nim nabojów. Jakiś szkop zgubił tutaj w 45 roku, kiedy Niemcy wycofywali się tutaj na północ w stronę Gdańska. Jak ktoś jest ciekawy, jak to strzelało, to patrzcie. Trochę, powiem szczerze. Jakoś poprociął. Co my tutaj mamy? Odłamek moim zdaniem, ale kopniemy to. Jest bardzo dużo odłamków. O, widzicie, jest. A, zgadłem. Łobułamek. No to Niemcy strzelali do naszych tutaj podczas tego boju 3 września. Idziemy dalej. Zasypujemy dziurę. Lecimy dalej. Na ramię szpadel. Ruszamy. Trzeba chyba wszystko wykopywać. To jest zabawka czy prawdziwy? Nie ma bębna, ma wymontowany bęben, czyli raczej prawdziwy, widzicie? Nie ma bębna, rewolwer. Widzicie? Niekompletny, taki malutki, bez pustu. To jest, no, buldożek. Szkielet buldożka właściwie. Buldog, czyli taki rewolwer z końca XIX wieku, przeznaczony do samoobrony. I takie rewolwery zwykle bywają przy drogach, bo właśnie kopię przy drodze, jak zwykle zresztą w okolicach Bukowca. O, widzicie, to jest droga leśna za moimi plecami, tam dalej asfalt. Także mamy, o, rewolwerek. No i jak na razie niczego z bitwy. Słuchajcie, bo tak się akurat atrakcyjnie składa, że nie tylko taki obraz tej bitwy bardzo kameralny miał rotmistrz Mikosz. Ja teraz przytoczę relacje 3 oficerów z 16 pułku ułanów, które razem tworzą bardzo precyzyjny obraz tego starcia, które miało miejsce rankiem 3 września 1939 roku pod Bukowcem. Posłuchajcie, bo nie jest to zbyt długi opis, powiedzmy sobie szczerze, ja kopię dalej, szukam. Porucznik Antoniewicz Antoni, dowódca plutonu 2 szwadronu 16 pułku ułanów. Rano z miejscowości Karolewo pułk otrzymał rozkaz maszerowania jako straż tylna pomorskiej brygady kawalerii w kierunku na Bydgoszcz. Porucznik Amrogowicz Stefan, dowódca plutonu 2 szwadronu 16 pułku ułanów. Dzień 3 września, bardzo mglisty. Po dojściu do miejscowości Bukowiec, szwadron, jak i inne szwadrony pułku, zajmuje stanowiska przed miejscowością Bukowiec na linii toru kolejowego w Małym Lasku.
porucznik Zarembicki Aleksander, dowódca 4. szwadronu 16. pułku Ułanów. Z rejonu Polskie Łąki wyszło na mój pułk, będący w marszu na świecie, meldowany przez mój patrol, dowódca plutonu Świderski, około 100 czołgów nieprzyjaciela. Patrol plutonowego Świderskiego stracił 2 konie i 1 ułana. Otrzymałem rozkaz wraz ze szwadronem 2 rotmistrza Grudnia Henryka zająć stanowiska na torze kolejowym w kierunku na Polskie Łąki. Rozkaz wykonałem. Na torze pozostałem około 25 minut i sam naliczyłem 96 czołgów nieprzyjaciela, z czego 8 uszkodzono z karabinów przeciwpancernych. W szwadronie miałem 3 takie karabiny przeciwpancerne. Z toru zszedłem w chwili, gdy zostałem wzięty w ogień z flanki z czołgu nieprzyjaciela, który wchodził na przejazd toru kolejowego. Porucznik Amrogowicz Stefan, dowódca plutonu 2 szwadronu 16 pułku Ułanów. Szwadron ponosi straty. 5 ułanów zabitych, kilku rannych. Największe straty pułk poniósł w koniach. Koniowodni zostali 500 metrów w miejscowości Bukowiec. Tam artyleria i czołgi niemieckie otworzyły ogień. 75% stanu koni pułk stracił pod Bukowcem. Część z tego zabita, część ranna, część rozleciała się. No i co? Wysłuchaliście tych relacji? Wszystko się chyba wyjaśniło. Nie! 5 godzin a 25 minut. Nie cały pułk, tylko jego 2 szwadrony. I jakoś dziwnie w tych wszystkich relacjach brak udziału w tym starciu 2. baterii 11. Dywizjonu Artylerii Konnej pod dowództwem Pasturczaka. Prawda? Dziwne. A we wcześniejszej relacji autorstwa rotmistrza Mikosza wyraźnie słyszymy, czy możemy przeczytać, że ta 2. bateria 11. Daku była po prostu razem z głównymi siłami Pomorskiej Brygady Kawalerii gdzieś w okolicach Przysierska, więc nie mogła być naraz tutaj pod Bukowcem i pokonywać Niemców i jechać z główną kolumną, prawda? No ktoś tutaj po prostu nakłamczuchował. I wszystko przypomina taką starą ruską anegdotkę, gdzie radio Erewań komentuje plotkę, jakoby w Moskwie na Placu Czerwonym rozdawano Wołgi. No, po części jest to prawdą, ale nie w Moskwie, tylko w Leningradzie i nie na Placu Czerwonym, tylko na Placu Lenina i nie Wołgi, tylko rowery i nie rozdają, ale kradną. Dobra, lecimy dalej z koksem. To jeszcze nie koniec programu. Pewnie się zastanawiacie, co tutaj kopię. Otóż kopię tutaj, o właśnie, łuski. Nasze. Tu chyba będzie tutaj więcej łusek. Zgadza się. Sprawdzamy. Czy się nie mylę? Następne, widzicie? Tak, tutaj stanowisko pewnie polskiego karabinu maszynowego. Przede mną są tory kolejowe. Na linii tego toru kolejowego podobno miała być polska linia obrony, czyli wszystko się pięknie zgadza. Rzeczywiście, doszukam jeszcze usług. Już następne są. Żelastwo, powiem tyle. Wyraźny bardzo. Chcecie zobaczyć? Dobra, zobaczycie. Korzeń. O, coś tam mam. Coś tam mam. Ja już widzę. Widzicie? Ha! Opylało się przestawić kamerę. To jest antyzapiaszczacz do KB. Otwarta klapka. No, ewidentnie to jest polski antyzapiaszczacz, widzicie? Tutaj widać nawet po tym strzemiączku na muszkę. To się zakładało na lufę. O, i to był antyzapiaszczacz do karabinu, a nie do karabinka. Nie? Otwarta jest tutaj ta klapka.
Tutaj się wkładało po prostu wycior, żeby czyścić broń, ale jednocześnie ten antyzapiaszczacz mógł także służyć do ochrony lufy karabinu przed zapiaszczeniem. Stąd potoczna bardzo nazwa antyzapiaszczacz. I słuchajcie, no to jest jakiś ślad wreszcie. Wreszcie pod tym bukowcem spróbujemy dalej szukać i opowiadać dalej historię tego boju pod bukowcem, który no obrósł w legendę i wiele bzdur na ten temat jest opowiadanych dzisiaj. No i co? I powiem wam tyle. Coś tam wyszło z tych walk, garść łusek, antyzapiaszczacz, no właściwie tylko tyle, ale czego się spodziewać, skoro w tym starciu pod Bukowcem wzięło udział około 200 ułanów. 200 ludzi na tym długim odcinku torów, powiedzmy sobie szczerze, to jak kropla w morzu. Ciężko te ślady po tej kropli znaleźć, no jakieś tam znalazłem. Ale teraz, żeby wam otrzeć łzy, zaprowadzę was w miejsce, też pod Bukowcem, w którym w tym samym momencie, dokładnie w tym samym momencie, kiedy ułani bronią Bukowca, dochodzi do starcia pancernego. Tak! I jest w nie zaangażowany 81. Dywizjon Pancerny, a dokładnie szwadron lekkich czołgów rozpoznawczych przeciwko 3. Batalionowi 6. Pułku Pancernego 3. Dywizji Pancernej 19. Korpusu Armijnego Wehrmachtu. Tak, słuchajcie, tutaj nasze TK3 starły się z niemieckimi pancerdwójkami. Idziemy w tamtym kierunku. Ja sobie tuptam na miejsce, a wy w tym czasie posłuchajcie relacji świadka tamtych wydarzeń. Głos oddajemy kapitanowi Schneider-Kostalskiemu, kapitanowi właśnie z 3. Batalionu 6. Pułku Pancernego 3. Dywizji Pancernej Wehrmachtu. Kapitan Schneider-Kostalski, 3. Batalion 6. Regimentu 3. Dywizji 19. Korpusu. Batalion nasz kontynuował natarcie na polskie łąki. Jechałem na czele 2. kompanii. Porucznik Buchter-Kirsch, który znalazł się przede mną, zameldował o pojawieniu się polskiej kawalerii. W tym momencie przez otwartą szczelinę dostrzegłem na wschód od nas na drodze do Różanny w odległości około 300 metrów prostopadle do naszego kierunku jazdy jadące z prędkością co najmniej 30 km na godzinę polskie czołgi. Jak na poligonie dałem rozkaz. Odległość 300, czołgi z prawej, ognia i otworzyłem sam ogień z działka. Pierwsze strzały padły za polskim czołgiem. Nie doceniłem jego szybkości. Za to następne trafiły pierwszy czołg, przy czym jak mogłem potem stwierdzić, z 6 pocisków 5 przebiło jego kadłub. Po wybuchu ukazała się nad nim chmura białego dymu. Wóz jechał jeszcze przez chwilę, aż wreszcie zatrzymał się na skraju szosy. Pod koniec dnia mogłem się przekonać, że wypalił się całkowicie. Jeden z pocisków strzaskał kolano kierowcy. Wydostał się on jeszcze jakoś z wozu, zapalił papierosa i zmarł później z ran. Co stało się ze strzelcem, nie wiadomo. I to jest dokładnie to miejsce. Dokładnie tutaj, przy tej drodze. Skąd ja to wiem? Otóż okoliczni mieszkańcy do dzisiaj pamiętają rannego kierowcę, który miał prawie urwaną nogę i który skonał w młynie niedaleko stąd. Dokładnie tutaj. Schodzimy na dół, zobaczymy. Co my tutaj mamy? Zrzuciłem to na wierzchu. O! Tak. Trafiłem prosto w punkt, moim zdaniem. Zobaczcie, widzicie to? Wiecie, co to jest? Rozerwane łuski amunicji karabinowej. Wszystkie są rozerwane. O, widzicie? I jak spojrzymy na spód, na kody, to widzimy, że to są typowo polskie łuski od Mausera. I co to oznacza? Pamiętacie historię Schneidera-Kostalskiego? Po wybuchu ukazała się nad nim chmura białego dymu. Wóz jechał jeszcze przez chwilę, aż wreszcie zatrzymał się na skraju szosy. Pod koniec dnia mogłem się przekonać, że wypalił się całkowicie. Wypalił się, a amunicja w nim wybuchała. Więc mamy tutaj porozrzucaną amunicję. Trzeba poszukać naokoło. Zobaczymy, czy coś oprócz tych rozsadzonych łusek z karabinu maszynowego Hotchkissa, który był uzbrojeniem podstawowym tego TK3, jeszcze zostało. Szukamy.
Jedna wielka tragedia, to są wszędzie łuski. Słyszycie to? Tutaj mniej. Jeżeli nawet się zapalił, jeżeli nawet wybuchała w nim amunicja, to była zwyczajna amunicja do KM. Wybuch takiego naboju, czy nawet moment, kiedy wylatuje z niego pocisk, ale bez wprowadzenia lufy, czyli ten pocisk ma niewielką energię kinetyczną, nie powoduje rozerwania takiego pojazdu. On się po prostu w środku cały wypalił i tyle. I wypalona skorupa sobie stała, potem Niemcy przyszli ją zabrali. Także jest bardzo nikła szansa, że tutaj w tym miejscu, które moim zdaniem na 100% to jest miejsce zniszczenia właśnie TK3, będzie cokolwiek innego. No jakbym znalazł ogniwo, bo załóżmy, że mu transmisję zerwało, no to kurczę, byłby naprawdę cud. Ale nic, szukamy. Wszędzie się wzbudza tutaj. Tu wszędzie są te łuski. O, kolejna. Wszystkie porozrywane. Słuchajcie, jak tak już kopię tutaj, to opowiem wam, skąd się właściwie te TK3 tutaj wzięły. Skąd się wziął tutaj 81. Dywizjon Pancerny. 81. Dywizjon Pancerny został stworzony na bazie 8. Batalionu Pancernego, którego ośrodkiem mobilizacyjnym była Bydgoszcz. Składał się zasadniczo z dwóch szwadronów. Pierwszy szwadron to był szwadron samochodów pancernych, który składał się z samochodów pancernych wzór 34 oraz szwadronu lekkich czołgów rozpoznawczych, który w całości składał się z już wtedy przestarzałych dwutonowych pojazdów nazywanych TK3, czyli takich tankietek, jak to woli. I te biedne tankietki, które wchodziły w skład tego właśnie szwadronu lekkich czołgów rozpoznawczych, były już naprawdę cholernie wysłużone, ponieważ w 1939 roku już na stanie w Wojsku Polskim znajdowały się dużo nowocześniejsze TKS-y, które ważyły 4 tony, miały dużo grubszy pancerz, silniejszy silnik i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj ten nasz 81. Dywizjon Pancerny, który wszedł w skład Armii Pomorze, a dokładnie w skład Grupy Osłonowej Czersk i był podległy bezpośrednio generałowi Grzmoc-Skotnickiemu. Rozpoczął swoją przygodę wojenną już 24 sierpnia, kiedy wszystkie TK3 przemaszerowały ponad 100 km z Brodnicy aż do Bydgoszczy. Nie produkowano już do nich części zamiennych. Te TK3 były już naprawdę wysłużone, bo służyły wcześniej głównie do celów szkoleniowych, więc były wyrurane po prostu jak koń po westernie. Dojechały do Bydgoszczy, żeby tego było mało. Z Bydgoszczy pojechały dalej na Czersk. Dnia 1 września 1939 roku szwadron lekkich czołgów rozpoznawczych wziął udział w walkach pod Chojnicami u boku Pomorskiej Brygady Kawalerii, gdzie walczył do godziny 14, po czym osłaniał odwrót Pomorskiej Brygady Kawalerii, walcząc gdzieś w okolicach wsi Nowa Cerkiew. Następnie, kiedy zapadł zmrok, zaczął też się wycofywać i 2 września został przydzielony do saperów, którzy w tym czasie zaczynali już wysadzać mosty na Brdzie. I tak mu upłynął cały dzień 2 września, by wieczorem 2 września, blisko północy, pojawić się w okolicach miejscowości Błądzim, gdzie zgromadziła się już Pomorska Brygada Kawalerii razem z generałem Grzmotem Skotnickim, który właśnie już był na walizkach i opuszczał brygadę. I zaraz za generałem ruszył także cały 81. Dywizjon Pancerny. Przodem pojechały wozy pancerne, czyli te wozy pancerne wzór 34, a na szarym końcu tego marszu Dywizjonu Pancernego ruszyły TK3. Ruszają tą szosą, tylko że jest wielki zator. Jako
ostatnie, zamykające ten pochód, ruszają właśnie lekkie czołgi rozpoznawcze. No i co? Korek, jest gigantyczny korek. Stoją tam tabory z 27. Dywizji Piechoty, która uciekała poprzedniego dnia. Stoją tabory z 9. Dywizji Piechoty. Jest jeszcze Pomorska Brygada Kawalerii. No naprawdę zator i do tego jeszcze pełno cywilów. Więc nasze TK3 postanawiają skręcić. Postanawiają skręcić gdzieś w okolicach Przysierska. Jeszcze przed Przysierskiem jest ten korek, więc skręcają na południe. I kierują się w stronę na Różanną. I właśnie kiedy przejechały parę kilometrów, skręcając szosy, która prowadzi do Świecia, napotkały jakiś istotny niemiecki opór, który spowodował, że musiały zawrócić i jednak grzecznie włączyć się do tego korka. I prawdopodobnie właśnie w tym opisie zawarte jest wydarzenie, którego szczątki teraz kopiemy, czyli właśnie zniszczenie tego TK3 przez czołg z 3 batalionu 6 pułku pancernego Wehrmachtu. Więc kopiemy dalej. Już wiecie, skąd to się tutaj wzięło, jak to się stało, że właśnie tutaj przywędrował jakiś samotny TK3. Wcale nie był samotny, jechał w całej kolumnie 13 TK, które jechały od strony Przysierska i próbowały przebijać się tutaj w stronę Poledna mniej więcej przez skraj Bukowca. A, kolejna łuska. No dobra. Wszędzie te łuski. Tu jest inaczej. Ten sygnał wygląda na to, że jest żelazny. Zobaczymy to razem. A tym razem nam zależy bardziej na żelaznych sygnałach, bo tak naprawdę TK był zbudowany głównie z żelaza. No to patrzymy pinpointerem. Jest. Widzicie? Heo? Ha! Ja się cieszę, a to jest łyżka i widelec, tak? Zniszczone strasznie, pogięte, porozwalane. Jakieś było w jednym kawałku. Tak jest, kochani. To jest nie byle jaki łyżka i widelec, bo to jest polski łyżko-widelec przydziałowy wojskowy. A znalazłem go no, dosłownie 5 metrów od tego największego skupienia łusek. Słuchajcie, załoga takiego TK3 mieszkała w tym pojeździe. Ten lekki czołg rozpoznawczy, jak to Polacy nazywali, był domem dla tych dwóch żołnierzy z załogi, dla kierowcy i dowódcy strzelca. I słuchajcie, no na pewno w tym pojeździe były ich osobiste rzeczy. Menażka, manierka, no i na przykład niezbędnik. No wygląda na to, że być może ten niezbędnik, jest bardzo duża szansa, że właśnie był niezbędnikiem przydziałowym kierowcy albo strzelca, dowódcy, którzy tutaj w tym miejscu dokładnie polegli. No i tyle mniej więcej ostało się z tego pojazdu. To jest trochę przedmiotów, których no nie potrafię do końca zidentyfikować. No na przykład taki jakiś dziwny stworzeń. Nakrętka jakaś, tu jest jakiś taki dziwny, widzicie, uchwyt. Muszę obejrzeć sobie zdjęcia na miejscu. Może się okaże, że to było od TK. Kto wie, kto wie. No, marzenia ściętej głowy. Wygląda na to, że po prostu ten pojazd dostał tonka. Tutaj na tym nasypie, o, dokładnie u góry. Tam stał jego wrak. Być może to zdjęcie niemieckie właśnie go portretuje. No i wygląda na to, że to chyba wszystko z tego TK3, co jestem w stanie znaleźć, no niewykluczone. Na pewno wcześniej coś tutaj było jeszcze znajdowane z niego. Ja słyszałem jakieś legendy o ogniwach od TK właśnie tutaj, w tym miejscu, ale to są legendy. Nie widziałem na własne oczy. Także jest to no niemy świadek tamtych wydarzeń z roku 1939, z 3 września, z ranka 3 września. I powoli będziemy zbliżać się do podsumowania tej mojej historii, która gdzieś meandrowała od Ułanów aż do 81. Dywizjonu Pancernego. A wszystko tutaj, właśnie pod Bukowcem, tego samego dnia, 3 września 1939 roku, w godzinach rannych.
Przychodzi pora na podsumowanie całej tej historii. Jestem teraz przy pomniku, który stoi na obrzeżach Bukowca i jak widzicie, tutaj jest poświęcony pochówkowi w tym miejscu 131 żołnierzy, którzy tutaj na tym pomniku są identyfikowani jako żołnierze 16 Pułku Ułanów, jako Ułani tylko. Słuchajcie, z tego całego opisu wynika, że w całej bitwie, w tym starciu pod Bukowcem, tak naprawdę zginęło niewielu żołnierzy, niewielu Ułanów. To potwierdzają sami oficerowie z tego pułku. Kto w takim razie tutaj spoczywa? Słuchajcie, Bukowiec jest w samym centrum kotła, w którym zgromadziły się siły 27. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, 9. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, Pomorskiej Brygady Kawalerii i zostały rozbite przez 19. Korpus Hańca Guderiana w dniach od 2 mniej więcej do 5 września 1939 roku. Spoczywają więc tutaj zarówno ułani, szwoleżerowie, strzelcy konni, piechurzy, a także artylerzyści oraz zapewne tych dwóch biednych pancerniaków z 81. Dywizjonu Pancernego. Leżą tutaj wszyscy. Polegli tutaj broniąc Polski przed niemieckim najeźdźcą. Wszystkim im cześć i chwała. I tak chciałbym skończyć ten odcinek. Słuchajcie, nie dajcie się zwieść różnym takim heroicznym opisom, które ludzie, którzy nie są w ogóle obeznani z wojskowością, z tym jak to wyglądało we wrześniu 1939 roku, biorą za dobrą monetę. Ale najważniejsza jest prawda. Także z tą myślą was żegnam. Jak to na wojence ładnie, jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie, kiedy ułan z konia spadnie, koledzy go nie żałują, koledzy go nie żałują, jeszcze końmi potratują, jeszcze końmi potratują. Jak to na wojence ładnie, jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie, kiedy ułan z konia spadnie.